Dzień dobry, jesteśmy już na żywo. Dzień dobry wszystkim. Poczekajmy może jeszcze kilka minut, aż pojawią się oglądający. Chciałbym tylko przypomnieć, że w ramach mojej, ja się nazywam Paweł Żukowski. W tym momencie w BWA w Zielonej Górze jest pokazywana moja wystawa z cyklu Kurtyna. Wystawę postanowiłem wzbogacić o serię rozmów online pod takim roboczym tytułem, który wyszedł jako tytuł oficjalny, Zza Kurtyny. Dzisiaj moją gościnią jest profesor UAP, doktor habilitowana Marta Smolińska. A moja przy okazji była wykładowczyni na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, także będziemy dzisiaj rozmawiać o historyczno-sztucznych aspektach tkaniny i tego, jak tak naprawdę jak to się prezentowało na przestrzeni jakichś ostatnich kilku lat. Troszeczkę będę zadawał pytania, troszeczkę jak gdyby też Marta Smolińska będzie też pytała mnie, więc tak to. Przynajmniej takie jest moje zamierzenie, Okej. żeby nie dać się tylko przepytywać. Okej, dobrze. Momencik, zanim przejdziemy, chciałem pokazać Państwu kilka obrazków związanych z postacią Magdaleny Abakanowicz, która niedawno została też oficjalną patronką Uniwersytetu Artystycznego we Wrocławiu, więc przepraszam, w Poznaniu. Moment, zaraz pokażę Państwu ten slajd. To jest zdjęcie, które zeskanowałem z katalogu ostatniej wystawy Magdaleny Abakanowicz za jej życia, która miała miejsce w Galerii Starmach. Kuratorką tej wystawy była Julita Deluga. A mnie zachwyciła jak gdyby ta sytuacja na zdjęciu, która przedstawia Magdalenę Abakanowicz ze swoją asystentką Stefanią Zygudą, które piorą worki jutowe w Wiśle, Warszawa, lata 80. Stefania Zyguda w tym wywiadzie mówiła bardzo ciekawe rzeczy odnośnie procesu produkcyjnego prac Magdaleny Abakanowicz i mówiła między innymi w ten sposób. Do tworzenia nowych prac potrzebne były worki, najlepsze były te stare, używane, konieczne, sprane i podarte. Jeździłyśmy po te worki do młynów, tam w huku maszyn wybierałyśmy te najlepsze, a potem prałyśmy je w Wiśle, chociaż pracownia miała zlew, jednak nie było szans wyprać w nich takich ogromnych ilości bardzo brudnych, zapylonych worków. Z tych prac powstawały, nie, czyli z tych prac powstała część prac, te worki były usztywniane potem żywicą syntetyczną i mówiło się, te prace mają taki roboczy cykl abakany. Ja bym chciał się spytać, Marta, jak według Ciebie jak gdyby ważny jest taki aspekt wykonywania jakby tych prac ręcznie, własnoręcznie, w odróżnieniu od na przykład Jeffa Koonsa, który przynosił miniaturowe modele prac do wyspecjalizowanych firm, które zajmowały się potem produkcją tych prac z metalu. Z pewnością jest to gigantyczna różnica, ale Jeff Koons nie jest tutaj żadnym prekursorem tego typu zachowań, bo w zasadzie chyba pierwsze dzieło sztuki chciał zamówić przez telefon Moholy Nagy, więc to już są czasy awangardy, tej tak zwanej wielkiej awangardy, kiedy oni wpadają na to, że praktycznie rzemiosło nie jest tym, co tak de facto wyznacza jakość sztuki, tylko właśnie idea. I to odejście od tej pracy rąk, Duchamp też na to stawiał. Natomiast ja uważam, że w sztuce cały czas jakby obok siebie ścierają się dwa nurty, czyli właśnie ten nurt, gdzie artysta inwestuje swoją energię, energię dotyku, energię swojego ciała, energię pracy z narzędziem albo właśnie energię bezpośredniej pracy dłońmi w danym materiale. Versus jakby tacy artyści, którzy na przykład właśnie jak chociażby Jeff Koons, czy Donald Judd, czy Damien Hirst mają po prostu całe przedsiębiorstwa i sami praktycznie nie dotykają tych prac, które wykonują.
U Abakanowicz myślę, że później to też jest jakby bardzo ambiwalentne, bo ona nie wszystkie swoje prace też była w stanie potem, myślę, jednakowoż ręcznie dotknąć. Chociażby na przykład Nierozpoznani na Cytadeli, to są odlewy brązowe, których ona już nie wykonuje. Oczywiście, że tu nie mówimy o tkaninie, ale jednak sam ten duch tkaniny gdzieś tam się na inną materię przenosi. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, że gdzieś tam są te ślady pracy. Z Donalda Dżada śmiali się jego koledzy artyści, że on jest zawsze w poszukiwaniu najbardziej lśniących, perfekcyjnych powierzchni, na których nie zostają żadne ślady pracy rąk. Natomiast takie materiały właśnie jak tkanina, która się gniecie, która gdzieś tam zachowuje na bardzo krótki okres czasu, ale ciepło, która jest miękka, no ona zachowuje w pewnym sensie też energię tego kontaktu z ciałem artysty, jakiś ślad, który możemy sobie wyobrazić. Jeszcze jeśli to jest tkanina taka na przykład jak te worki jutowe, to wiemy, że one wcześniej dotykały zboża. Jeżeli możemy sobie to wyobrazić, jaką pamięć ma ta materia, a jeżeli używamy materiałów, tak jak ty na przykład w kurtynie z obić mebli, no to wiemy, że ileś osób wysiedziało te obicia, prawda? Tam były jakieś ciała, które miały swój określony zapach, określony ciężar, bardzo często mogły być to ciała ubrane, mogły być to ciała nagie. To są jakby te wszystkie ślady, które tego rodzaju materia kumuluje, więc to nie musi być tylko jakby dotyk ręki artysty w czasie pracy, ale też jakby ta przeszłość materiału. Bo Abakanowicz też zależało na tym, żeby to były właśnie stare worki jutowe, tak jak tobie zależy na tym, żeby to były stare tkaniny obiciowe, a nie coś nowego, prawda? Więc tu jest jeszcze ten taki dodatkowy smaczek, który wprowadza pewien rodzaj zmysłowości, czasami nawet nieprzyjemnej zmysłowości, jak sobie wyobrazimy, kto mógł siedzieć na tych twoich kanapach. Tak, zgadzam się. Czy mi zależało bardzo, na czym mi zależało tak naprawdę na wzorach i na wzorach, które właśnie trafiły na śmietnik. Także nie ma w Warszawie, podejrzewam w Polsce, żadnego takiego archiwum, które zbierałoby rzeczywiste fragmenty tkanin. I w tym momencie jedyny taki z tkanin obiciowych z lat 80., 90. i 00, więc jak gdyby ten zbiór jest w tym momencie na wystawie w Zielonej Górze, więc chyba tak to wygląda. I też zastanawiałem tak naprawdę, w którym miejscu jak gdyby, czy u Abakanowicz tak naprawdę te historie, znaczy czy ważna jest jak gdyby historia u niej, czy ważny jest ten fakt zużycia, po prostu bo to zużycie tak naprawdę bardzo często przybiera bardzo malowniczą formę, po prostu nad którą oczywiście jak gdyby nie jesteśmy w stanie zapanować, po prostu te wszystkie wystrzępione brzegi, te wszystkie ślady i które mogą jak gdyby stanowić taką wartość wizualną, raczej ani historyczną, po prostu, że to zużycie jak gdyby też się pojawia w jej pracach jako ornament właściwie. Wiesz, na pewno historii konkretnej, która stoi za poszczególnymi workami, nie da się nigdy zrekonstruować, więc oczywiście, że to chodzi o pewien rodzaj wizualnej metafory, którą te worki po prostu otwierają w umyśle każdego odbiorcy w zależności, jakie mamy doświadczenia w życiu. I takie worki były też używane na przykład w malarstwie materii bardzo często, między innymi przez Piotra Potworowskiego, więc to była na pewno ten rodzaj takiej sfatygowanej tkaniny, szczególnie jeszcze właśnie worek jutowy, czyli worek, który jest zrobiony z naturalnych włókien organicznych, więc gdzieś tam na samym u zarania tych worków stoją rośliny, czy możemy sobie to wyobrazić. Więc i potem jest cała ta historia, na przykład taki malarz hiszpański, którego nazwiska sobie w tej chwili nie przypomnę, ale może za chwilę mi to przyjdzie, na przykład rozszarpywał takie worki. Nie mówię tutaj o tapiesie, bo to jest jakby też charakterystyczne dla niego, ale jeszcze jeden z malarzy, który robił to w sposób taki wyjątkowo ekspresyjny i często też malował potem na tym czerwone plamy, wskazywał na to, że to jest rozdarcie, tak jak rana, więc jakby jak mówisz o tym wystrzępieniu u Abakanowicz, to też bardzo mocno jakby koreluje z nowym kierunkiem badań, który jest otwierany w relacji do dzieła Abakanowicz, a mianowicie to jest pytanie o ból, o cierpienie i właśnie o taki rodzaj rozdartej cielesności, która jest w tych jej pracach widoczna. I myślę, że właśnie to, o czym mówisz, że na tych workach zostają takie ślady właśnie tych zmarszczek, zagnieceń, rozdarć, tego wystrzępienia, tych nieregularności, to było dla niej szalenie ważne, bo
Każdy worek jutowy, pewnie nawet pod względem gęstości splotu, przez to, że to jest worek zrobiony z naturalnych włókien, on jest też unikatem sam w sobie, on jest niepowtarzalny. I myślę, że to mogło być też dla Abakanowicz ważne. Okay. Ja miałem na przykład straszny problem z tym, że taki czysto techniczny, ponieważ tak troszeczkę mówiąc, wynajdowałem sobie własną technologię do robienia tego, ponieważ każda tkanina miała, jak gdyby każda tkanina pochodziła z innego mebla, delikatnie mówiąc, każda tkanina była albo znaczy, z innym składem, więc tak naprawdę ogarnięcie tego jakby w całą kurtynę, nie powiem, że jak gdyby że było dla mnie w jakiś sposób wyzwaniem, przepraszam. A propos jak gdyby śmietników, jeszcze chciałem przytoczyć cytat z Marii Janion, który pojawił się w Wysokich Obcasach krótko po jej śmierci. Janion mówiła w ten sposób: moje pokolenie miewało taką tendencję, taką formę, znaną jako siedzenie na śmietniku. U Becketa na przykład, u Szajny, Kantora, Różewicza, śmietnik jako jedyny świat, który ocalał, resztki, szczątki objęte troską, ochroną. Często powraca do mnie idea archiwum egzystencji, zgromadzenia, ocalenia wszystkiego. Jest mi łatwiej trwać wśród tych wszystkich tekstów i śmieci. W znaczy, mówimy tutaj właściwie o pokoleniu powojennym, do którego jak gdyby też Abakanowicz należała. I mamy tutaj artystów wizualnych, jak Szajna i Tadeusz Kantor. I właśnie nagle Abakanowicz, każdy z nich tak naprawdę możemy powiedzieć, że każdy z nich przetwarza gdyby chyba tą tragedię, jak gdyby na swoje na struktury wizualne, które wytwarzali jak gdyby w ramach swojej praktyki artystycznej. Z tego, co ostatnio dowiedziałam się o Abakanowicz, jeśli nie przekręcę tego okropnego faktu z jej życia w jakiś sposób, to ona była świadkiem jako dziecko tego, jak jej matce urwało rękę w czasie wojny. I bardzo często jakby teraz, kiedy powracają takie tendencje patrzenia na twórczość poprzez pryzmat biografii, w tej chwili właśnie zaczyna się mówić o tych takich wątkach tego rozerwanego ciała w kontekście twórczości Abakanowicz i w kontekście porównywania też Abakanów do rozerwanego ciała. Oczywiście tak, że tam są te konteksty waginalne, ale tutaj ten aspekt cierpienia i właśnie rozerwania jest istotny, ale ty w pewnym sensie jakby robisz trochę odwrotnie, bo najpierw wyrwałeś te fragmenty z kanapy, czy z kanap, ale ty to robiłeś tak precyzyjnie jakimś nożem, czy... Tak, no takim nożem, nie mam pojęcia jak to się nazywa, to jest taki nóż, który ma takie, ma ostrze z ułamywanych kawałków, które i można jakby wymieniać. Techniczny nożyk, jaki na każdym montażu w galerii i tak dalej. Tak. I można nim dosyć precyzyjnie ciąć, prawda? Więc ty robiłeś też jakby takie wycięcia, które właśnie nie miały tych wystrzępień, prawda? Tak, zdarzało się, ale to dlatego, jak gdyby, że przede wszystkim, jak gdyby wszystkie tkaniny były prane w 90 stopniach przez 2,5 godziny, żeby zlikwidować możliwość, żeby zlikwidować potencjalną obecność lokatorów na gapę, którzy mogli się znaleźć, jak gdyby w tych śmietnikach. Posthumanistyczne to nie jest, Paweł. Tak, jak najbardziej, aczkolwiek gdyby lokatorzy na gapę znaleźli w moim mieszkaniu, w którym to było prane, to uważam, że nie byłoby to niehumanitarne z ich strony, gdyby przeniesienie i kolonizowanie mojego mieszkania gdyby w trakcie przygotowywania przeze mnie wystawy. Więc... Mam takie doświadczenie za sobą, ponieważ moja przyjaciółka na studiach, z którą mieszkałam, pracowała w lumpeksie i kiedyś przyprowadziła ze sobą całą taką kolonię nam do mieszkania, więc wiem, o czym jest mowa, więc jakby rozumiem twój instynkt mordercy posthumanistycznego. Jakoś jestem w stanie go usprawiedliwić. Ale wracając jakby do tej kwestii tego wycinania, jaką wielkość tych fragmentów ty dobierałeś? W zależności, no nie wiem, przychodzisz, stoi kanapa i jak decydujesz się na wielkość? To było w zależności od wzoru, w zależności od stopnia zużycia? Jakie warunki tutaj oddziaływały? Bo to się potem bardzo dokładnie przekłada na te okienka różnych wzorów w tym patchworku, w tej zasłonie, prawda? Bo to powstaje taki rodzaj kolażu, kompozycji, patchworku, który no, też jakby daje różną skalę różnym wzorom.
Ja wybierałem największe kawałki tak naprawdę, jak tylko, jakie tylko było możliwe, jakby licząc potem na to, że to w jakiś sposób dopasuje i faktycznie mi się udawało. A co do krawędzi, znaczy nie wszystkie po 2,5 godzinie spędzonych w 90 stopniach, i gdyby te krawędzie, moje ślad krawędzi wycinanych przeze mnie, troszeczkę był inny niż planowane, ponieważ niektóre tkaniny, ze względu na to, czy, jak były tkane i czy były tkane, czy były sztywniejsze, mniej sztywne, one bardzo różnie reagowały właśnie na pranie i no niektóre rzeczy się strzępiły. Kilka razy musiałem przepychać jak gdyby całą pralkę i raz i tak dalej, więc też nie wiem, znaczy ja miałem wrażenie po prostu, że jak gdyby nie będę jak gdyby ciął tych tkanin po prostu na żadne jakieś takie modułowe fragmenty pod tytułem jak tak się robi w patchworkach, czy po prostu czy kwadraty, trójkąty, czy i dopasowywać i wycinać jak gdyby z gotowych plam tkaniny. Żeby poddawać je jakiemuś rygorowi powtarzalności, tylko starałem się dopasować to, co właściwie mam jak gdyby w miarę jak gdyby do siebie, dlatego żeby jak gdyby to wydarcie też było po prostu jakąś historią, żeby one jak gdyby opowiadały żeby one opowiadały w jakiś sposób to, co może być, tę historię, która zadziała się przed tym, zanim jak gdyby wyrwałem fragment materiału ze śmietnika. Wydawało mi się, że, jak gdyby, że to jest też jak gdyby taki moment, który po prostu jest warty ocalenia. Tam się jeszcze pojawiają na przykład różnego rodzaju ślady po guzikach bardzo często, albo na przykład jakieś przetarcie, jak gdyby, bo nie wszystkie rzeczy udało mi się tak bezboleśnie zupełnie. Znaczy może nie dało mi się, też nie zależało mi na tym, żeby ukrywać, że tkaniny są nowe, ponieważ ten fakt zużycia w moim wypadku też opowiada jakąś historię po prostu, więc. Wydawało mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie jak gdyby zachowanie tego najwięcej, więc tak to. Chciałbym, ponieważ kuratorowałaś wystawę, zaraz powiemy jaką. Nie dotykaj haptyczne aspekty sztuki. Chciałem przytoczyć tutaj taką anegdotkę związaną z historią artystki Marii Pnińskiej-Bereś, którą podzieliła się jej córka na tajemniczej grupie dla historyków sztuki, znaczy związanych ze sztuką. Bettina Bereś pisała: Maria Pnińska-Bereś nigdy nie wystawiała za życia w Zachęcie. Żadna z dyrektorek jej nie zaprosiła. Umarła w 1999. W 2010 wreszcie coś drgnęło. Agnieszka Morawińska zaproponowała wystawę indywidualną. Skończyło się na wystawie trzy kobiety w 2011. Dodano jej dwie młodsze koleżanki, Natalię L. i Ewę Partum. Byłam bardzo przejęta, że jej prace będą pokazywane w Zachęcie. Widziałam, że ona zawsze pragnęła tam mieć wystawę. Postanowiłam wszystko zrobić tak, jak ona by to zrobiła. Przed każdym pokazem mama pracę myła. Ważna dla niej była ich czystość. W tamtych czasach był proszek Ixi, jedyny, który dobrze czyścił plamy. Wielokrotnie mi powtarzała: jak już mnie nie będzie, to przed wystawą musi się zawsze wyczyścić szmatką umoczoną w papce z proszku Ixi. Mają być czyściutkie, żadnych plam. W trakcie przygotowań do warszawskiej wystawy napisałam prośbę o przygotowanie szmatek, proszku Ixi, dwóch niedużych miedniczek. Spotkało się to z zdziwieniem, ale się zgodzono. Wszystko czekało przygotowane przez młodą galeryjną konserwatorkę. Zastanawiała mnie tylko jej dziwna mina, gdy mi przekazywała moje zamówienie. No tak, pomyślałam, młode czasem tak mają i zabrałam się za mycie prac. Dopóki szorowałam prace, które były moją własnością, chodziła z tą dziwną miną i nic nie mówiła. A jak zabrałam się za prace wypożyczone z muzeów, zaczęła na mnie krzyczeć, że to nie moje i nie wolno mi ich dotykać. Akurat te z muzeum były najbrudniejsze, w żółte plamy, takie właśnie jak tylko proszek Xi zmywał. Uparłam się, że przywrócę dzieło mojej mamy świetność. Jak konserwatorka była odwoływana do innych zadań, rzucałam się do czyszczenia, ona przebiegała z krzykiem i tak trwała jakiś czas ta zabawa. Obie coraz bardziej byłyśmy zawzięte i zdeterminowane. Ja, że wyczyszczę plamę, ona, że nie dopuści do tego, bo w papierach muzealnych plama jest zapisana i dzieło musi z nią wrócić do magazynu. Aż wreszcie postawiła w sali strażnika, który miał pilnować, żebym nie zbliżała się do prac mamy. Niestety tego strażnika już nijak nie udało mi się przechytrzyć. Plamy na pracach mojej mamy zostały wystawione w Zachęcie. Teraz mam w domu dwóch dyplomowanych konserwatorów i wiem, że nie tylko ich ci działa. Czy to na przykład podczas przygotowania wystawy zdarzyły się na przykład takie sytuacje właśnie związane z tą
z tym sposobem, że nie wiadomo dokładnie tak właściwie, jak konserwować współczesne dzieła sztuki. Po prostu dzieła sztuki, które, znaczy obiekty Malipińskiej Beryś powstawały jak gdyby w ramach jakiejś tam wybranej przez nią technologii. Miałaś takie sytuacje? Zdecydowała, wiesz, na pracę z tymi lekkimi materiałami, oczywiście z tego względu, że to ją jako rzeźbiarkę uwolniło z dźwigania ciężkich materiałów i uniezależniło od mężczyzn. No, ale z drugiej strony, patrząc na Abakanowicz, która poszła w gigantyczne, ciężkie, wielkie abakany, które się podwiesza pod sufitem, to też jakby jest pójście w stronę tkaniny, ale jakby w zupełnie innym celu też, czy jakby nie ma tutaj tej chęci, czy tej takiej jasnej deklaracji, że idę w tkaninę, ponieważ właśnie jest to materiał, z którym mogę sobie sama jako kobieta fizycznie poradzić. To są w ogóle niesamowite ciekawe motywacje, bo Abakanowicz, jeżeli możemy sobie zderzać tutaj te dwa przykłady, Pinińską Beres i Abakanowicz, Abakanowicz bardzo się denerwowała, kiedy określało się ją jako tkaczkę. Po prostu cały czas podkreślała, że jest artystą i to było to takie dążenie jakby do wpisania się właśnie w sztukę, której narracja była formułowana z perspektywy męskocentrycznej. Natomiast Pinińska Beres świadomie po prostu sięga po to, co kobiece, czyli sięga po tkaniny i to po tkaniny jeszcze różowe. I jeszcze na dodatek właśnie dba o to, żeby te tkaniny były czyste. Zresztą uwielbiam te anegdoty Bettiny Beres, które mówią bardzo wiele o tych kwestiach, jak się do tych prac podchodzi. Ja w trakcie tej wystawy w CSW w Toruniu Nie dotykaj haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku. Akurat nie miałam jakby tego typu doświadczeń, ponieważ prace, które pokazywałam Pinińskiej Beryś, pochodziły z kolekcji prywatnej Cezarego Pieczyńskiego i one były właśnie też w większości w akwariach, więc nie bardzo jakby był do nich dostęp. Natomiast to, na co zgodziła się Bettina Beres i za co ją też uwielbiam do dzisiaj za jej otwartość, to na jednym postumencie pozwoliła mi jakby dołożyć właśnie do pracy Pinińskiej Beres małą, futrzaną pracę Basi Bańdy. I ten dialog, który mi się jako kuratorce uwidział jako właśnie taki bardzo erotyczny, haptyczny i działający na wyobraźnię, Bettina Beres też zaakceptowała. Cudownie. Pokazuję właśnie pracę Marii Pinińskiej Beres, które są tu, tekstu o niej na portalu Contemporary Links, także. I mam jeszcze pytanie, jak to wygląda, nie wiem, czy jest jakaś genderowa zależność między wykorzystywaniem tkanin przez mężczyzn i przez kobiety? Nie wiem, ja na przykład ze swojej strony słyszałem bardzo, bardzo dziwne opinie. Po tym, jak po mojej pierwszej wystawie indywidualnej, która miała miejsce w Galerii Siłownia w Poznaniu, gdzie prezentowałem makatki, bardzo dużo ludzi jak gdyby nie było w stanie uwierzyć, że tak, jak gdyby, że tak haftowałem te makatki, że robiłem to własnoręcznie. Rozmawiałem jeszcze z Pawłem Matyszewskim, którego prace chyba też są jak gdyby na wystawie, nie wiem, czy są na wystawie, która skończyła się w niedzielę we Wrocławiu, makatka rewolucyjna. Jaka jest różnica właściwie między, czyli w ogóle są jakieś reguły dotyczące tego, że kobiety pracują z tkaniną, mężczyźni może niekoniecznie. Właśnie ja mam doświadczenie, gdyby pracę w takich materiałach, chociaż mimo tego, że skończyłem fotografię. Czy można to traktować jak gdyby jako taką pewną deklarację światopoglądową? Mnie się wydaje, że to jest w jakiś sposób kulturowo usankcjonowane, ponieważ nawet w języku polskim mówisz o tym, że dziedziczysz po mieczu albo po kądzieli, czyli jeśli dziedziczysz po kądzieli, to znaczy dziedziczysz po kobiecie i ta kądziel, no to jest właśnie związana jakby z tym aspektem tkania, tkaniny, materiałów i tak dalej. Ale no ja osobiście nie wierzę jakby w takie podziały, że one są naturalne tak zwane. One są po prostu kulturowo narzucone. Ja osobiście nie umiem i nie cierpię haftować, robić na drutach. Jak mam coś przyszyć, to się po prostu muszę do tego zmusić. Więc, a znam z kolei mężczyzn, którym sprawia to ogromną przyjemność. Oczywiście, że są też takie artystki właśnie jak
Monika Drożyńska czy Bettina Bereś, które robią makatki, ale są też mężczyźni, którzy się tym zajmują i myślę, że tutaj no nie ma jakiegoś takiego szczególnego rozróżnienia. Oczywiście może częściej są to mężczyźni homoseksualni niż heteroseksualni, bo mają większą odwagę i otwartość. Nie wiem, odpowiedz ty mi na to pytanie, jeżeli sobie mogę pozwolić na tego typu zwrot. Czy jest coś takiego jak pedalska wrażliwość na materię? Tego typu jak właśnie makatki, czy haftowanie, czy tkaniny? Nie wiem, ja wykorzystuję to dlatego, że nie myślałem o tym. Może inaczej. Robiąc kurczynę, sam sobie musiałem jak gdyby wynaleźć technologię i kompletnie jakby dużo łatwiej mi było, nie wiem, przeszyć tą całą kurczynę ręcznie, po prostu szyć ją, przeszywać jak gdyby każdy kawałek własnoręcznie, niż oddawać ją do jakiegoś wyspecjalizowanego zakładu, dla którego i tak jak gdyby nie byłoby, który i tak prawdopodobnie nie miałby parku maszynowego, który przeszedłby na przykład tę całą kurtynę w całości. Czy jest jakaś specjalna wrażliwość? Wydaje mi się, że jest, bo w pewnym momencie jeżeli się decydujesz na coming out jako osoba homoseksualna w swoim prywatnym życiu, to chyba potem jak gdyby wszystko inne idzie dużo łatwiej. Po prostu jak gdyby właśnie nie przypisujesz się do roli tej, te wszystkie rzeczy związane z tą tradycyjnie pojmowaną męskością, wydaje mi się, że potem jest łatwiej i potem można robić bardzo dużo różnych rzeczy. Stąd chyba to też zamiłowanie do kampu wśród homoseksualistów, do różnych aspektów takich queerujących rzeczywistość, jak na przykład źle pomalowane paznokcie. W ostatnim czasie, gdy w trakcie wakacji widziałem się z Bartkiem Arobalem Kociębą w Warszawie i miał właśnie bardzo punkowo pomalowane paznokcie w jakiś bardzo ciemny kolor, te paznokcie jeszcze na dodatek były jeszcze obgryzione, więc to w ogóle było jakoś fajnie, to była jakaś taka bardzo dziwna manifestacja. Właściwie nie wiem czegoś takiego lekko queero-punkowo-glamowego, coś takiego, jak gdyby takie małe queerowanie rzeczywistości. Ja to tak odebrałem, które kazało mu pomalować sobie te paznokcie, a efekt był taki, że skoro nie obgryza, to jest to cały czas w dalszym ciągu, znaczy jest to jakiś element punk rocka, może niekoniecznie glamu. A powiedz, czy na przykład zszywanie tej kurtyny, no bo to musiał być długi proces, ty miałeś już najpierw zgromadzone wszystkie elementy, czy doszywałeś stopniowo, szedłeś na śmietnik, znajdowałeś, doszywałeś, czy po prostu dopiero jak wszystkie elementy były zgromadzone, to wpadłeś na to, teraz szyję z tego wielką kurtynę? Nie, decyzja o tym, że moja wystawa w Zielonej Górze będzie... BWA w Zielonej Górze będzie jakby pod hasłem kurtyna. Ta decyzja zapadła w wakacje, a do tamtej pory jak gdyby doszukiwałem sobie kurtyny. Znaczy nie wszystkie tkaniny też przeżyły proces, podkreślam, prania w 90 stopniach przez 2,5 godziny, więc z niektórych musiałem zrezygnować, ponieważ niewiele ich zostało. Nie wiem, technologicznie to był tak naprawdę, ponieważ nie miałem możliwości, żeby rozwinąć ją w całości w pracowni, ponieważ moja pracownia nie ma 14 metrów długości i w jednej linii, więc niestety troszeczkę musiało to działać. Chyba najgorszym był taki moment, nie wiem jak to powiedzieć, ale najgorszy był taki moment, kiedy właściwie musiałem zrobić taką selekcję i uświadomić sobie, co ja tak właściwie wybrałem, co to jest po prostu, gdzie są wzory i tak dalej. Bałem się, największym takim przerażeniem napawał mnie moment, w którym bałem się, że po prostu tych tkanin mi zabraknie w pewnym momencie, że po prostu, że zebrałem ich za mało i tak dalej. To, co, z czego jestem bardzo zadowolony, to jest to, że w kurtynie nie pojawia się dwa razy jak gdyby ten sam wzór materiału. Po prostu tam jest około chyba 80 różnego rodzaju kawałków tkanin. Samo wykonanie jak gdyby nie było zbyt skomplikowane. Właściwie to była kwestia tygodnia, półtora tygodnia, plus jeszcze poprawki. Bardziej fastrygowałeś niż szyłeś. Słucham? Bardziej fastrygowałeś niż szyłeś. One są wszystkie przyklejone klejem tapicerskim do tkaniny bazowej, ale tak musiałem je przefastrygować, ponieważ
Ten klej tapicerski, no mimo tego, że jest najlepszy na świecie, to jednak też nie klei bardzo dobrze tkaniny z tkaniną, ze względu na to, że są materiały porowate i nie ma bardzo dużo, tak, że tak powiem, takich wspólnych punktów po prostu, więc to jest też... Czy to komponowałeś, czy po prostu miałeś stertę tych materiałów i po prostu brałeś każdy kolejny, nie zwracając uwagi na to, jak one się ze sobą wzajemnie wizualnie komponują? To było komponowane, tylko to było komponowane na takich bardzo takich... na odcinkach co 3,5 metra, ponieważ tylko na, mogłem tylko patrzeć jak gdyby na kawałek, który ma 3,5 metra i dobierałem to w jakiś sposób jak gdyby pod koniec. Nie będę ukrywał, że też sporo kawałków jak gdyby doszło do, kiedy mogłem rozwinąć w BWA tę tkaninę na 13 metrów i zobaczyć tak właściwie jak ona się prezentuje, więc tak naprawdę ostatnie kawałki jak gdyby były doszywane dosłownie kilka dni przed wystawą, więc nawet dwa dni do wystawy, kiedy po prostu patrzyłem, że może tutaj by coś się przydało, może tam by się coś przydało, także mniej więcej taki. Generalnie tego typu wzory, które dobrałeś i które w całości razem świetnie wyglądają tą swoją taką różnorodnością, one są w pewnym sensie krzykliwe, ale z drugiej strony razem wzajemnie się tonują w tej kurtynie. To mi też jakby przywodzi skojarzenia na myśl i też a propos tego pytania o gender w relacji do tkaniny. Twórczość tureckiego artysty Serveta Kocsiita, który jest w Amsterdamie. On pochodzi z Anatolii i od matki nauczył się najbardziej tradycyjnych technik anatolijskich, typowych tylko dla kobiet w Anatolii, szycia, haftowania, tkania i on rzeczywiście jakby robi, czy odtwarza wszystkie te tkaniny, czy te techniki wobec tkanin w swoich pracach. I te jego prace też są zazwyczaj bardzo polityczne. I można powiedzieć, że jego taką najsłynniejszą makatką jest praca z napisem po angielsku "Wszystko, co wiesz o Turku, jest prawdą". I więc ten ironiczny wydźwięk jest też świetny i to jest gigantyczna praca, to jest można powiedzieć wielka makatka po prostu. I do tego on też na przykład wyszywa mapy z materiałów, z takimi wzorami, jakie w danym rejonie są charakterystyczne. Czyli zajmuje się jakby też przypisaniem tego wzoru do pewnego jakby układu geopolitycznego. Zajmował się tym też w Afryce, gdzie my wszyscy myślimy, że te takie wzory, które nam się kojarzą z Afryką, to one są pierwotnie afrykańskie, a tak naprawdę przywieźli je tam kolonizatorzy. I on też jakby w swoich pracach zwraca na to uwagę, więc w pewnym sensie jest to jakby takie mapowanie w sensie dosłownym. A twoja kurtyna jest też mapowaniem designu w sensie takim bardziej metaforycznym. Tak, wydaje mi znaczy właśnie, nie, ja myślałem raczej o tym jako troszeczkę o takim czymś w stylu zielnika, kiedy się wkłada się między książki rośliny, które mają zasnąć, które potem każdy chyba na biologii w szkole podstawowej musiał przedstawić zielnik, na zaliczenie z nazwaną rośliną. I tego typu rzeczami. Myślałem też o tym właśnie w takich kategoriach, o tym po prostu, żeby to skatalogować, w jakiś sposób ponumerować. Nie mam jak gdyby już możliwości tego, żeby dowiedzieć się, kto stoi za danym wzorem, jak się nazywa projektant. Te wzory bardzo często, tak jak Marta Czysz napisała o tym w tekście do wystawy, te wzory właściwie nie były... One nie mają nazwiska, nie mają nazwisk, nie mają autorów, jak gdyby żadna sława projektowania graficznego albo żaden z przemysłowych designerów jak gdyby nie podpisał się tego nazwiskiem, chociaż na pewno ma to jakby w swoim portfolio. To jest praca jak gdyby praca artystyczno-technologiczna, którą wykonywali jak gdyby w ramach swoich obowiązków zawodowych, etatowych. Mniej więcej tak. Ciekawe byłoby, czy gdybyś ogłosił, że poszukujesz autorów, czy by się zgłosili i przyznali do tych wzorów? Czy byliby teraz z tego dumni, czy był to rodzaj właśnie takiej pracy gdzieś tam włączonej w etat, powiedzmy, a nie pracy twórczej? Czy zgłosiliby się? Przede wszystkim nie sądzę, żebym wiedział. Nie sądzę, żeby te tkaniny były projektowane w Polsce. Znaczy na pewno wszystkie z nich. Mhm. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w jakimś stopniu.
Poza tym no, też jest to, no, jest, byłoby to dość karkołomne. No, wiesz, śmietniki są też śmietnikami globalnymi w tej chwili, prawda? Więc jakby to, co zbierasz, gdzieś tam pokazuje migrację tych wszystkich przedmiotów, tych tkanin, które wykorzystujesz. Ale jeszcze chciałam wrócić do jednej rzeczy, która niesamowicie mnie intryguje właśnie w kontekście też zmysłu dotyku i haptyczności, czy taktylności, która mnie ostatnio przez ładnych kilka lat zajmowała, a mianowicie Alois Riegel, który był austriackim historykiem sztuki i który w około 1900 roku w ogóle wprowadził do historii sztuki pojęcie haptyczności, był także nie tylko teoretykiem historii sztuki, ale był także kuratorem w muzeum w Wiedniu, właśnie w dziale tkanin. I co ciekawe, bardzo wielu badaczy, którzy zajmują się jego biografią, zwracają uwagę na to, że on by w życiu nie wpadł jakby na to pojęcie, gdyby nie właśnie to doświadczenie, które być może gdzieś tam nawet nieświadomie przetrawił i nieświadomie przełożył też na całą tę teorię, że to właśnie dotykanie tkanin i bliski kontakt kuratora, no bo wiadomo, kurator jest uprzywilejowany i może dotykać to, czego widzowie czy odbiorcy w muzeum potem dotykać nie mogą, że to doświadczenie właśnie wpłynęło na sformułowanie całej teorii związanej z aktywacją zmysłu dotyku. Oczywiście Riegel bardziej mówił o haptyczności i dotyku jako modusie wzroku bardziej, a nie o rzeczywistym dotykaniu. Ale właśnie co u ciebie aktywuje praca z taką tkaniną i jak ty byś chciał, żeby to się przekładało na odbiorcę? Bo z jednej strony, no właśnie tak jak mówiłam, mamy tę całą taką pamięć tych tkanin. Wiemy, że ktoś je wysiedział na tych kanapach, więc mamy jakby taki aspekt też, można powiedzieć, obiektu czy wstrętu trochę. A z drugiej strony one są wyprane, sterylne, przeniesione do galerii i jakby są też przepuszczone właśnie przez twój dotyk. Więc jakby jakich ty reakcji oczekujesz od widza i jakie sam masz reakcje wobec tego typu materialności czy tego dotykalnego aspektu tkanin? Jak bardzo są dla mnie istotne, żeby przyszły przez moje ręce? Jakie mam oczekiwania w stosunku do odbiorców? Nie wiem, nie wiem. Początkowo jak gdyby pomysł na wystawę polegał na tym, że mebel, który stoi na samym środku, miał być też takim siedziskiem, w którym można sobie usiąść po prostu i patrzeć jak gdyby na cały katalog, po prostu mieć jednocześnie te tkaniny jak gdyby przed sobą i pod sobą właściwie. Więc dla mnie to było istotne, żeby pojawił się mebel, siedzisko. Dokładnie, gdyby żeby ta tkanina występowała jednocześnie jako fotel, na którym można wejść, usiąść, zobaczyć, obejrzeć wszystko i patrzeć jak na tkaniny, które są na ścianie. Ze względu jak gdyby na pandemię i ten moment, że wystawa może być zwiedzana tylko przez szybę właściwie, nikt tam nie może z przyczyn formalnych wejść na salę i obejrzeć tego na żywo. To tak, jak gdyby zależało mi na tym, żeby to może być można, bo może, żeby, nie wiem, ale wydaje mi się, że ciężko mi teraz projektować uczucia na wystawę, która z przyczyn zamknięcia instytucji kultury jak gdyby musiała też troszeczkę zostać przemodelowana, czego jak gdyby efektem jest też nasza dzisiejsza rozmowa. Więc... W pewnym sensie jakby zamierzenie było taktylne, czyli właśnie to rzeczywiste dotykanie i kontakt, a stało się to haptyczne w takim sensie, że jakby tylko oko może dotykać i to jeszcze przez szybę, więc jakby rzeczywiście jakby wróciłeś do Riegla i do jakby jego definicji, co jest też zresztą bardzo ciekawe, bo w czasach pandemii no, dotyk zostaje nam odcięty tak drastycznie, więc jakby ta wystawa jest niestety też tego świetnym przykładem, no ale pewnie też czegoś się dowiadujemy o nas samych, kiedy patrzymy właśnie w taki sposób przez szybę albo na ekranie monitora, albo właśnie możemy rozmawiać tylko online zamiast po prostu być tam przy tej kurtynie i ją dotykać. Więc można metaforycznie powiedzieć, że ta kurtyna też w pewnym sensie coś odsłania i zasłania, jak każda kurtyna.
To jest, może inaczej, bo to jest, jeżeli rzeczą towarzyszącą w ustawie, po prostu jest tak naprawdę rzecz, która bardzo się w ogóle cieszę, że wpadłem na ten pomysł. W Warszawie funkcjonuje pracownia Dwa Borsuki i prowadzi on dwóch chłopaków, którzy szyją różnego rodzaju plecako, worki, nerki, piórniki z tkanin z odzysku. Znaczy z tkanin z odzysku, z jakichś niewykorzystanych kawałków tkanin, które zbierają, które dostają jak gdyby w różnych miejscach. I poprosiłem ich o uszycie jak gdyby kilku rzeczy, jak gdyby też tak powiem, z tkanin wykuratorowanych przeze mnie. Więc w tym momencie mamy, znaczy doszło do takiej sytuacji, właśnie bardzo, bardzo wszystkich zachęcam jak gdyby do zakupów w ich sklepie, tam w zakładce kurtyna będą mogli zobaczyć takie patchworkowe nerki zrobione właśnie jak gdyby z tkanin, nie wiem, idiotycznie brzmi kuratorowanie tkanin troszeczkę, ale faktycznie jak gdyby tak jest. Mimo tego, że wystawi... To jest opieka, Paweł, a ty się de facto opiekujesz tymi tkaninami. Na razie opiekuję się nimi, by była w Zielonej Górze. Więc tak to. Zależało mi na tym, że skoro nie można jak gdyby wejść na teren wystawy jak gdyby i tego dotknąć, faktycznie jak gdyby pojawiają się nerki, które można jak gdyby można kupić. Ta sama bardzo często, tam jest kilka takich motywów, że bardzo często jak gdyby tkanina, która znajduje się na wystawie, jak gdyby jest częścią dzieła sztuki, jak gdyby jest też częścią, nawet chociażby z tego samego kawałka, jest częścią użytkowej rzeczy właściwie, więc jak gdyby funkcjonuje tutaj w tym momencie na dwóch polach, więc zależało mi na tym, żeby była może mimo tego, że jak gdyby że wystawa jest zamknięta i można ją oglądać tylko jak gdyby przez okno, że też wylatuje, też można dotknąć tych tkanin, tych splotów, tego wszystkiego i tak naprawdę zrobić z tego jakiś użytek. Także ja w ogóle bardzo, bardzo jestem wdzięczny właśnie pracownikom Dwa Borsuki, że zdecydowali się na przyjąć moje zaproszenie, żeby uszyć właśnie kilka gadżetów z tej serii. Nasz czas troszeczkę chyba powoli dobiega końca, także bardzo dziękuję Marcie, doktor habilitowanej Marcie Smolińskiej za przemiłą rozmowę na temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. No i bardzo żałuję, że nie mogę dotknąć tej kurtyny, bo rzeczywiście jest bardzo haptyczna i chciałabym przełożyć te doświadczenia na doświadczenia taktylne, no ale miejmy nadzieję, że będzie jeszcze okazja. I że będzie też jakaś publikacja, w której, nie wiem, umieścisz może też próbki tych materiałów. Pomyślimy, zobaczymy. Bardzo dziękuję. W takim razie życzę wszystkim miłego popołudnia i jeszcze raz dziękuję Pani Marzo. Dziękuję.